muzyczne epoki z Polish Art Philharmonic. Klasycyzm. Klasycyzm to okres w rozwoju muzyki pomiędzy barokiem a romantyzmem. Styl klasycystyczny w muzyce pojawił się w drugiej połowie XVIII wieku. Przyjmuje się, że trwał od roku 1750, śmierci Johanna Sebastiana Bacha, do roku 1814, powstanie pieśni romantycznej Franza Schuberta, Małgorzata przy Kołowrotku lub 1827, czyli śmierci Ludwiga van Beethovena. Klasyczny pochodzi od łacińskiego classicus, czyli doskonały. To właśnie chciano wprowadzić do nowej odmiany muzyki poważnej, która od tej pory miała być oparta na klarowności, symetrii i równowadze. Do głównych cech klasycznej muzyki poważnej należą rozkwit muzyki instrumentalnej oraz rezygnacja z basso continuo. Partie instrumentów harmonicznych są już precyzyjnie zapisywane. Kompozytorzy muzyki poważnej zaczęli preferować muzykę homofoniczną, jednogłosową, odchodząc tym samym od barokowej polifonii. Najpopularniejszymi gatunkami muzycznymi stały się opery, koncerty, symfonie, wariacje, ronda i sonaty. Trzy ostatnie z tych form muzycznych do dziś zwane są formami klasycznymi. Do głównych ówczesnych kompozytorów muzyki poważnej zalicza się Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwiga van Beethovena i Józefa Haydna, tak zwani klasycy wiedeńscy, za sprawą których stolicą klasycznej muzyki poważnej stał się Wiedeń. Początek epoki klasycznej wyznacza styl Galant, który czasowo obejmuje lata 1720-1780. Muzyka w nowym stylu miała być zatem wesoła, przyjemna, prosta, ale też elegancka. Jej głównym celem miało być wprawianie słuchaczy w dobry nastrój. Jak mawiał Voltaire, być galant to poszukiwać przyjemności. W tym celu twórcy komponujący w stylu galant wybrali fakturę homofoniczną, rezygnując z barokowej polifonii, gdzie śpiewną, uroczą, pełną wdzięku i łatwą do zapamiętania melodię miał wspierać lekki akompaniament. Z muzyki operowej styl galant szybko przewędrował do muzyki instrumentalnej, szczególnie do muzyki klawiszowej, nieobciążonej nadmierną wirtuozerią. Nowe ideały zaadaptowali też twórcy wczesnej symfoniki, przyczyniając się do powstania nowego gatunku orkiestrowego. Do najważniejszych kompozytorów stylu galant należy między innymi Johann Christian Bach, którego styl odcisnął silne piętno na melodyce Mozarta. W połowie XVIII wieku rozwijał się styl wzmożonej uczuciowości, utożsamiany głównie z Berlinem i szkołą północno-niemiecką. Był to styl osobisty, subiektywny, pełen niespodzianek, ekspresyjny, momentami nawet ekscentryczny. Pożądany efekt osiągano za pomocą dość nieregularnych melodii przerywanych pauzami, zbudowanych ze skoków, bogatych w nieoczekiwane rozwiązania harmoniczne i dalekie modulacje. Styl ten preferował tonacje molowe. Nie unikał też polifonii, co zbliżało go do stylu barokowego, a także inspirował się muzyką wokalną. Obecność instrumentalnych recytatywów w sonatach, symfoniach i tym podobne. Idealnym medium okazał się klawikord, instrument określany jako samotny, melancholijny o niewysłowionej słodyczy. Najbardziej oryginalnym twórcą stylu wzmożonej uczuciowości był Karl Philipp Emanuel Bach, który w połowie XVIII wieku postulował, że muzyka instrumentalna na równi z wokalną potrafi oddawać emocje i przemawiać do słuchaczy, pod warunkiem jednak, że wykonawca będzie rozumiał prezentowaną przez siebie muzykę i będzie nią w najwyższym stopniu przejęty. Swoimi sonatami, fantazjami, rondami, koncertami na instrumenty klawiszowe Bach wpłynął między innymi na twórczość Józefa Haydna.
połowie lat 60. kompozytorzy przejęli wykształcone na gruncie niemieckiej sztuki ideały stylu burzy i naporu, który w przeciwieństwie do racjonalizmu i obiektywizmu właściwego dla oświecenia i klasycyzmu był wyrazem skrajnych emocji i subiektywizmu. Przykładem jest twórczość symfoniczna Haydna z lat 1860-70 i takie jej cechy jak molowe tonacje, melodie pełne skoków, synkopowane rytmy, tremola skrzypiec i pełen dramatyzmu wyraz. Do wspomnianych stylów należałoby jeszcze dodać osiągnięcia szkół lokalnych, jak choćby szkoły mannheimskiej i starowiedeńskiej, z których zdobyczy czerpali zarówno Józef Haydn, jak i Wolfgang Amadeusz Mozart. Wszystkie te style, określone zbiorczym terminem preklasycyzmu, przyczyniły się do rozwoju klasycyzmu wiedeńskiego, utożsamianego z twórczością Haydna, Mozarta i Beethovena. Muzykę dojrzałego klasycyzmu najdoskonalej ilustruje twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta. Prostota i naturalność przy jednoczesnej głębi ekspresji, klarowność formy, doskonała instrumentacja, zgodne połączenie śpiewności i blasku melodii à la Galland z pogłębioną ekspresją, a także przywrócenie znaczenia polifonii. Ta synteza, polegająca na równowadze wszystkich elementów muzyki, symbolizuje dziś najdoskonalsze osiągnięcie w historii muzyki, niedoścignione piękno, boski pierwiastek w twórczej działalności człowieka. Wolfgang Amadeusz Mozart. Kompozytor, wirtuoz gry na fortepianie, określony jako przedstawiciel klasycyzmu wiedeńskiego, jest uznawany powszechnie za jednego z największych geniuszów muzycznych wszechczasów. Jego twórczość cechuje mistrzowskie połączenie doskonałości formalnej i wielkiej inwencji melodycznej. Jest symbolem klasyki w najbardziej uniwersalnym sensie tego słowa. W jego dziele urzeczywistniły się bowiem najwyższe wartości – prostota, naturalność i prawda wyrazu. Mozart uprawiał wszystkie gatunki muzyczne epoki klasycyzmu. Komponował opery, msze, symfonie, koncerty, sonaty, ronda, cykle wariacji, arie i pieśni, muzykę kameralną, serenady, divertimenta i inne utwory na różny skład wykonawców, a każdy z tych gatunków doprowadził do szczytu klasycznej doskonałości. Osiągnął absolutne mistrzostwo warsztatu, zdecydowanie górując nad współczesnymi twórcami. Jego muzyka charakteryzuje się równowagą elementów, pięknem i symetrią formy. Cieszący się wielkim autorytetem, Józef Haydn, pierwszy z klasyków wiedeńskich, po wysłuchaniu dedykowanych mu kwartetów Mozarta powiedział ojcu Amadeusza: przed Bogiem i jako uczciwy człowiek mówię panu, że syn jest największym kompozytorem, jakiego znam. Śledząc zarówno twórczą drogę, jak i wypowiedzi Mozarta dotyczące własnych i cudzych kompozycji, można w nich dostrzec przede wszystkim jawnie deklarowaną pasję, miłość do muzyki i wynikające z niej pragnienie doskonałości, czego konsekwencją była wytrwałość w pracy nad rzemiosłem kompozytorskim, stawianie sobie ambitnych muzycznych zadań i osiąganie zamierzonych celów. Dążeniom do nieustannego rozwijania wielkiego talentu muzycznego towarzyszył też rozwój osobowości i charakteru chłopca, nastolatka, młodzieńca, a w końcu dojrzałego człowieka, który potrafił znosić mężnie przeciwności losu i z odwagą podejmować życiowe wyzwania. Świadomy wyjątkowości swojego talentu, kompozytor starał się tworzyć muzykę, która zadowoli nie tylko wybitnych znawców, lecz zachwyci również zwykłych słuchaczy, odwołując się do całego spektrum ludzkich emocji. Dzięki temu był i nadal pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń kompozytorów oraz najpopularniejszym twórcą muzyki chętnie słuchanej przez wszystkich. Mimo wielkiego dystansu, jaki dzieli muzykę współczesną od stylu Mozarta, jego twórczość jest niezmiennie wysoko ceniona i uważana za idealne zjednoczenie norm sztuki z wielkością talentu kompozytora w jego autentycznej, szczerej, przenikniętej humanizmem artystycznej wypowiedzi. Wielu kompozytorów kolejnych epok fascynowała muzyczna sylwetka genialnego twórcy.
Wielbił go Fryderyk Chopin, pisząc, że Mozartowi nie potrzeba doświadczenia. Jego wiedza i natchnienie były na jednym poziomie. Także Ryszard Wagner, mimo że zapatrzony w dzieło sztuki przyszłości, nie wahał się twierdzić, iż zadziwiający geniusz Mozarta wyniósł go ponad wszystkich mistrzów wszystkich epok i we wszystkich dziedzinach sztuki. Wolfgang Amadeusz Mozart uważany jest także za wybitnego symfonistę. Jako cudowne dziecko Mozart skomponował swą pierwszą symfonię w wieku 8 lat, w 1764 roku podczas pobytu w Londynie. Do 1773 roku napisał kolejne 24 symfonie, których szczytowym osiągnięciem jest symfonia G-moll nr 25. To ona zdecydowała o pozycji Mozarta w gronie światowych symfoników. Dla 17-latka pisanie muzyki o podobnej intensywności i sile było tak proste, jak szokujące dla ówczesnej salzburskiej publiczności. Stosowane przez niego efekty specjalne, jak użycie podwójnej obsady rogów w orkiestrze, wprawiało odbiorców w osłupienie. Początkowy akompaniament pełen rytmów synkopowanych oraz główny temat symfonii w znaczący sposób wpłynęły na całokształt ścieżki dźwiękowej filmu Amadeusz w reżyserii Milosza Formana. Kompozycja ta często zwana jest małą symfonią G-moll, w celu odróżnienia jej od większego utworu utrzymanego w tej samej tonacji symfonii nr 40. Wielkimi dziełami są napisane w 1788 roku symfonia Es-dur KV-543, symfonia G-moll KV-550 oraz symfonia C-dur KV-551 zwana Jowiszową, będące ostatnimi kompozycjami tego typu. W symfonii G-moll, zwanej niekiedy romantyczną, w pierwszej części formy sonatowej Mozart wprowadził liryczny pierwszy temat, co stanowiło całkowite odstępstwo od obowiązujących reguł. Również nasycona chromatyzmami, wyrafinowana harmonika przetworzenia, a także niestabilność tonalna finału symfonii są czynnikami przesądzającymi o jej wyjątkowym, niepowtarzalnym charakterze. Symfonia G-moll KV-550 ukończona została 25 lipca 1788 roku. Istnieje w dwóch autorskich wersjach przewidujących, bądź nie, w obsadzie klarnety. To według muzykologa Nila Zaslava koronny dowód na wykonywanie dzieła za życia Mozarta. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której kompozytor bez konkretnej potrzeby przeredagował partię fletów i obojów, by współgrały z dodanymi klarnetami. Pierwsze drukowane wydanie utworu ukazało się po śmierci Mozarta w 1794 roku. Szybko zaczęto nazywać ją Wielką Symfonią G-moll, przede wszystkim dla odróżnienia od wcześniejszej symfonii G-moll KV-173, opublikowanej 4 lata później. Są to zresztą jedyne symfonie Mozarta napisane w minorowych tonacjach. Różnią się od siebie bardzo wymownie. Wczesna jest dość burzliwa i gwałtowna. Może służyć za przykład mozartowskiego stylu burzy i naporu. Późna symfonia G-moll, choć od wyrafinowanego dramatyzmu nie stroni, eksponuje go raczej z dystansem i dystyngowaną szlachetnością. Część pierwsza. Molto Allegro wydaje się ciemna, ale nie tragicznie ponura. Przeciwstawia się jej liryczne andante w tonacji Es-dur. Poważny nastrój powraca wraz z menuetem, by ostatecznie wzmóc się w finałowym Allegro assai. Przebiega ono najgwałtowniej, jakby Mozart próbował jednak zanegować wyważoną część pierwszą. Warto pamiętać, że w tonacji G-moll w XVIII wieku skomponowanych zostało co najmniej kilka bardzo charakterystycznych, mrocznych i burzliwych symfonii. Thank you.
Nieograniczona wyobraźnia muzyczna Mozarta pozostaje nadal przedmiotem zainteresowania. Komponowanie było dla niego tak proste jak oddychanie. Muzyka przychodziła do niego od razu dopracowana w szczegółach. Mózg kompozytora wykonywał naraz wiele różnorodnych operacji. Rozważał możliwości rozwiązań harmonicznych, tworzył melodie, szeregował je w większe struktury. Legenda głosi, że jednego z wieczorów jednocześnie grał ze znajomymi w gry towarzyskie i układał w głowie trio klarnetowe. Bez wątpienia jego współcześni nie nadążali za jego pomysłami. Zostało naukowo potwierdzone, że Mozart był w stanie komponować muzykę szybciej, niż możliwe jest jej zapisanie. Jak się okazuje, w kontekście jego krótkiego życia było to nieocenionym dobrodziejstwem natury. W ciągu 30 lat aktywnej pracy kompozytorskiej, zaczął tworzyć w wieku 5 lat, stworzył 24 opery, 19 mszy, 27 koncertów fortepianowych, 24 koncerty na inne instrumenty, ponad 60 symfonii, 23 kwartety smyczkowe, 36 sonat skrzypcowych, 18 sonat fortepianowych. Lista jego kompozycji zdaje się nie mieć końca, jednak prawdopodobnie najbardziej trwałą wartością muzyki Mozarta jest jej ogromna złożoność ekspresji. Taka złożona ekspresja wyróżnia również postać Ludwiga van Beethovena, zaliczanego do klasyków wiedeńskich, który po przyswojeniu sobie ówczesnych stylów, gatunków i form wypełnił je niespotykaną wcześniej gwałtownością, namiętnością, żarem i ideami, dla których zastane formy okazały się niewystarczające, zbytnio ograniczając jego wyobraźnię. Stosunek do tradycji, jak też wizja roli artysty w społeczeństwie czynią go twórcą zapowiadającym już nową epokę w historii muzyki. Romantyzm.